Witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj moim gościem jest Bartek Stańdo, ale po tak fatalnym meczu, tragicznym, po prostu nie dało się na to patrzeć. Obaj jesteśmy w grobowych nastrojach. Koszmar, koszmar po prostu, koszmar. La 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 la. Widzę wale. Słuchajcie, no jest, nie chwalmy oczywiście dnia przed zachodem słońca. No ale ciężko nie być zadowolony po takim meczu. Jestem zadowolony, po prostu zachwycony jestem tysiącem rzeczy, które się po prostu wydarzyły w tym meczu. Tysiącem tylko? Tysiącem, po prostu mogę wreszcie ich znowu, bo zawsze było, ty ciągle ich bronisz, wiesz. No, oni nie zasługują, Maciek, a ty ich bronisz, wiesz. Ale ja wiedziałem, że to odpali, no to musi odpalić. Ja pamiętam taką audycję u Arka Stolarka w Radiu Żak. Chyba równy rok temu, może niecały. I poszedłem na tą audycję i byłem tak zachwycony jak ty teraz. Wiesz, jaki to był mecz? Z GKS-em Bełchatów. Byłem po prostu przeszczęśliwy, że zbudowaliśmy drużynę, że ona jest cementowana. 0-0. Wszystko. O, ale patrz. Czy to był mecz, w którym stadion odleciał i byliśmy wszyscy szczęśliwi i od tej pory chyba ale jedno zwycięstwo. I bardzo dobrze, że akurat przypomniałeś ten mecz, bo teraz tak. Okrzyki w stosunku do sędziego, Widzew, sędzia taki i taki. I przypomniał mi się od razu ten mecz z Bełchatowem, gdzie tylko sędzia tam Rokosz... były bardziej trochę zasłużone te okrzyki. Tutaj było na boisku, na trybunach widać, że podejmował złe decyzje, ale tak jak patrzyłem na te powtórki, to raczej z większości przynajmniej się obronił. No, nie większości... mówię o faulach głupich, bo to akurat źle prowadził zawody, ale jeśli chodzi o kluczowe decyzje, to chyba ale miał wtedy rację. Wtedy go nakręciliśmy, Rokosza, a ja wiesz, i taka sytuacja w stosunku do sędziego może przynieść znowu takiego drugiego Rokosza, który wtedy wiesz, bo tak, Kamiński kartkę jedną dostał po prostu z kapelusza wtedy, Bełchatowe, i Daniel Mąka za wślizg, gdzie to był zawodnik, a on robił wślizg zupełnie nie na niego, dostał też żółtą kartkę. Świder dostał słusznie wtedy, nie? Dużo aktorstwa tam. Tak, oczywiście, wiesz, ale mogę powiedzieć jak Majdan. Wiesz, on go kopał ze trzy razy. Jak to żył tam, wszak ten go, tam, ten i ten. No ale słuchaj. Ale no. Dużo podobieństw widzę do tego meczu ostatniego z Bełchatowem. Naprawdę euforia. Ostatni raz tak zadowolony ze stadionu wychodziłem właśnie wtedy, no i teraz no. Mamy powtórkę, że też chyba każdy... Słuchaj, ja po meczu z kolegami usiedliśmy i tam była gadka, a ja sobie siedziałem po prostu i normalnie napawałem się takim, wiesz, wewnętrznie czułem po prostu ogromną radość, taką satysfakcję, że wiesz, że to ciśnienie, wiesz, zwolnienie trenera, tak, że tutaj już, że to... Trzeba niestety, trzeba się uspokoić, zdecydowanie trzeba się uspokoić. I zadowolony jestem przede wszystkim, no kurde, no, mogę mówić pozytywnie o chłopakach, nie? A nie tylko, wiesz, że było... A nie tylko o dziewczynę. Ale słuchaj, wiesz co, nie, przede wszystkim, bo nastąpiła zmiana, nie? Chyba każdy to widział. Ale ja tą zmianę, wiesz, kiedy widziałem? W środę. Ja widziałem tą zmianę w środę na treningu. Było widać, że tam ktoś tupnął w nogą. Nie wiem, kto to był. Nie wiem, jak to się odbywało. Włączę, bo nam tu się ugotujemy zaraz. Nie wiem, jak to się odbywało, kto tupnął nogą, ale było widać po prostu to, co się działo na treningu w środę. To była taka walka, tam nikt niczego nie odpuszczał, tam było kopanie, tam się jechali po pęcinkach, nie? I to tak grubo się jechali. Każde ćwiczenie to było po prostu tak na maksa, nie? I było widać, że nastąpiła zmiana i w samym podejściu, w środę przed tym meczem na treningu, dlatego ja już byłem zupełnie inaczej nastawiony do tego meczu. Już czułem, że po prostu coś się zmieniło, coś pękło. A jeszcze bym chciał wrócić do meczu ze Skrom, że ja się będę jednak upierał, że jak my będziemy grać tam w Częstochowie, my nigdy dobrego meczu tam nie zagramy. Nie wiem, czy byśmy mecz zagrali grając tak, jak graliśmy tam teraz. Ale nie, miejscu. Chodzi mi o to boisko. Meczu i na przykład z Mateuszem Morzeniem w środku pola, to była kluczowa zmiana, tak jak napisałem na Twitterze, że wystarczyło zmienić reżysera, żeby te filmy z tragikomedii stały się filmami akcji, fajnych akcji. No i to było widać, że po prostu wymieniono mózg drużyny i to kliknęło, cały organizm kliknął, bo tak jak mówiliśmy przed sezonem, że mamy super furę, tylko nie ma kto usiąść za kierownicą i wreszcie ktoś dobrze tą furę poprowadził. Być może nie było tego widać tak, Jezu, że wiesz, dwie asysty i trzy bramki strzelił Mateusz. Bo on nie wyróżniał się swoją grą, nie chciał się wyróżniać na ale siłę, na pokaz, tak jak bramkarzem jesteś.
wiesz, że czasami te interwencje mogłyby być takie spokojne, że robisz dwa kroki na bok i łapiesz piłkę nawet do koszyka, a niektórzy po prostu na notę robią parady. Tak. Wydaje mi się, że różnica między Adamem Radwańskim a Mateuszem Morzeniem polega na tym, że Adam Radwański, gdy dostanie piłkę, to sprawia go wrażenie gościa zajebiście kreatywnego. Że on to po prostu zaraz wymyśli tutaj kwadraturę koła, znaczy... i wiesz, i jego po prostu rozglądanie się po bokach, wiesz, fajnie, on próbuje sobie akcje jakieś takie tworzyć, trudne wybory. I wydaje nam się, że to, wiesz, jest kosmos, a Mateusz wchodzi do środka pola i zauważ, że on nie holuje piłki, on gra prostą, przyjął, oddał, przyjął, oddał, przerzut, druga piguła, jesteśmy na prawej, przerzucił na lewą. Nie ma w tym jakiejś, nie wiadomo, jakiejś Słuchaj. Spektakularności, a to było tak cholernie korzystne dla całego zespołu, dla płynności gry, że wow. Wydaje mi się, że Mateusz to po prostu, wiesz, wykorzystał to, co ma w tej chwili, a czego mu brakuje, ukrył. Czy wiesz, bo na pewno Mateusz nie jest jeszcze przygotowany, nie grał w sparingach, nie grał w meczach. Więc ciekawostka jest, dla widzów. On nie jest, no, być może to będzie o tych badaniach? Najlepiej wypadł na badaniach. Statystyki czasem, więc słyszałem o tych badaniach, ale wiesz co, ja powiem ci tak, to wrócę do środy, bo były różne gierki, była jazda, była inna energia i obserwowałem Mateusza, jak oddycha po gierkach i obserwowałem całą resztę. Mateusz oddychał najciężej. Ale dobra, może się mylę, może tak, najwięcej walczył. Wiesz, to tak jak graliśmy zawsze w dziadka i kto dostał rybę, to się nie, mówiło, za walkę. Więc wiesz, może oddychał ciężko, bo po prostu ciężko pracował. Dobra, ale badania takie nie, czysto okay, ja na papierze wygląda bardzo dobrze, dlatego zagrał w pierwszym składzie, dlatego zagrał 75 minut. I chociaż widać było po nim, że czasami kolana były podparte, to wydaje mi się, że jakbym musiał wytrzymać 90, to by wytrzymał. Wytrzymałby, oczywiście, żeby wytrzymał. Ale Mateusz wykorzystał przede wszystkim... nie robił jakichś rajdów, tak? Nie było to, co jest... co Mateusza zawsze było taką mocną stroną, że wiesz, ruszał i robił rajd. Ale robił to, co na dany moment on czuje, że może zrobić najlepiej. Przetrzymał piłę, zagrał w odpowiednie miejsce. Był taki moment w pierwszej połowie, że stracił piłę i poszedł z pressingiem aż pod pole karne i w efekcie wszyscy poszli, wszyscy ruszyli, tak jakby wszystkich ruszył nagle i był odbiór pod polem karnym i znowu mamy to piłę. To była chyba jego jedyna stracona piłka. Tak jak sięgam pamięcią, może miał więcej pewnie, ale... Miał takie, że mógł stracić, a tam gdzieś w parterze gdzieś dziubnął, podał do kolegi. Bardzo dobry mecz, ja się nie spodziewałem, że Mateusz wyjdzie i zagra tak dobry mecz, a jestem przekonany, że z każdym meczem będzie grał coraz lepiej, bo przede wszystkim będzie zacznie używać swoich atutów takich, wiesz, on taki, on jak grał w różnych klubach, tak czasem zobaczył tą przestrzeń, to on szedł, tak wiesz, jakby dla niego nie istniało nic, jak zdobyć się terenu. I powiem ci, po meczu ze Skrom w Częstochowie tamtym, co nie strzelił karnego Michael. Tak. Ja miałem program, znaczy w rozmowach tylko sportowych z Pablo gadaliśmy. Ja wtedy powiedziałem, że ja bym chciał, żeby wziąć Szymona Pawłowskiego, Mateusza Morzenia i Sanogo, żeby wyciągnąć z Sosnowca, który spada. I takie miałem, wiesz, marzenie, nie? I bo to byli trzej tacy, którzy by zmienili oblicze zespołu, wiedziałem. Wiedziałem, że to jest niemożliwe, że my możemy wyciągnąć takich trzech zawodników, bo to jest nierealne, ale chciałem przynajmniej... Ale Robak lepszy od Sanogo. Tak. Znaczy, Morzenia wyciągnęliśmy. Inny zupełnie, Marcin bardzo dobry, ale Sanogo też dobry. A Morzenia lepszym transferem niż Pawłowski, bo Skrzydłowi mają krótki termin przydatności, a Mateusz Morzenia jest... Szymon jest młodszy i Szymon Pawłowski pokazał, też byłby dobry transfer. Ale, no tak, ale bardziej pokazał Mateusz, że potrzeba by nam było kogoś do środka pola, bo nawet skrzydła narzekaliśmy bardzo na skrzydła, a zobacz, że Gutek z Mąką. Mąka, to ja nie wiem, co on zrobił przed meczem. No ale ja nie mam wątpliwości. To była taktyka Mike'a Tysona, wygląda jakby po prostu gdzieś wciągnął. Wiesz, ja nie mam wątpliwości do... Niesamowicie był przygotowany do tego meczu Daniel Mąk. Zobacz, w każdym zespole wystarczy ci jedno ogniwo, dwa nie zagrają. I wiesz, wszystko się sypie. W tym meczu zagrało każde ogniwo. Moim zdaniem najważniejsze było to, że była płynność gry. Te skrzydła wiedziały, że jeżeli ruszą, to dostaną piłkę. Nie było takich pustych przelotów, że czy Daniel, czy Konrad ruszali, a Radwan nagle, wiesz, zakręcał swoje kółeczko, grał na drugą, grał w tłok.
To było takie niby super kreatywne, a jednak brakowało tej płynności. Czasem prostota jest najlepsza. Jak rozmawiałem z Marcinem Broniszewskim. To jest prosta gra. Marcin Broniszewski był u Mariusza Stępińskiego w Chievo Verona na stażu. I jakoś 2 lata temu chyba to wyszło, że rozmawialiśmy. I mówię, co tak najbardziej ci się rzuciło w oczy? Różnica między naszą, tutaj wtedy trzecią ligą, naszymi gierkami z Lechią Tomaszem Mazowieckim, a tam mecze z Milanem czy z Interem. I jak to Chievo trenuje? On mówi, że największe zaskoczenie to była prostota. My wymyślamy tutaj cuda na kiju, a to jest prosta gra i oni naprawdę uczą się grać prosto. Opanowanie podstaw w 100% i dopiero wtedy możesz cudować, tak? Wiesz co, mi się wydaje, że paradoks... A my zaczęliśmy cudować w drugiej lidze, to po prostu jest jakiś kosmos. Bo słuchaj, mi się wydaje, że paradoksalnie w momencie, kiedy gra Mateusz i Adam Radwański będzie wchodził, bo na razie będzie siedział na ławce, no bo to jest chyba, tu nie ma wątpliwości, tak? W tym momencie. Ale, że paradoksalnie zdjęte zostanie przede wszystkim z Adama to, że jest playmakerem, bo on chyba nigdy się tym playmakerem nie za dobrze, może nie czuł tym playmakerem. On gdzieś tam z tyłu operował. Miałby być? Defensywnym pomocnikiem. Kilogramy, centymetry. Nie, ale zobacz, ile ma odbiorów. Już czyli ten, obok myślę, ja myślę, że on obok, znaczy jak będzie wchodził, obok Możdżenia, to moim zdaniem on bardzo dużo zyska. I zupełnie stanie się zupełnie innym zawodnikiem. Ja bardziej go widziałem na ósemce. Wydawało mi się zawsze, że on tam się będzie czuł najlepiej. No, że to już jest wystarczająco defensywne zadanie dla niego. On jednak woli. No dobra, ale taka szóstka typowa? Myślisz, że taki Prince Lokaci, Adam Radwański? Zupełnie inny. On ma sporo odbiorów, jeżeli on się zajmuje defensywnie odbiorami. By się poprawił, to jak najbardziej tak, no bo to nie jest słaby piłkarz, wiesz. My mieliśmy do niego duże oczekiwania. Myślę, że my od niego wymagamy czegoś, z czego on nie chce grać. Przede wszystkim młody wiek. On miał status młodzieżowca, teraz ten status mu się skończył i każdy myślał, że będzie grał jak dorosły chłopak. On jest raptem 3 miesiące starszy niż jakiś tam młodzieżowiec, powiedzmy. No, tak? To tak nie działa. Więc naprawdę za wcześnie na taką głęboką wodę, ale tak jak rozmawiam na przykład czasem z niektórymi chłopakami z Widzewa, Adam naprawdę potrafi grać piłkę. Nie? Oczywiście, że potrafi. I moim zdaniem z tego wynikały głównie te duże wymagania, z tego co ja od niego wymagam na boisku, bo wiem, że on potrafi dać dobrą piłkę, tylko u niego nie jest problem w tym, że on jest, nie wiem, za wolny albo drewniany albo, nie wiem, nie jest mobilny. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że on podejmuje złe decyzje. Ale wierzę w to, że tego da się nauczyć. Mi się wydaje, że dla Adama... To da się wypracować Adama, z wiekiem, z doświadczeniem. Adama to, że on teraz usiądzie na ławkę, to paradoksalnie dla niego będzie w dalszym przebiegu będzie powodowało rozwój. Ale dobra, zostawmy Adama, bo Adam nie grał w tym meczu. Grali inni i słuchaj, od samego początku było widać, że my tego meczu absolutnie nie przegramy, że my ten mecz wygramy. Jeszcze w pierwszej połowie to ta gra była mocno wyrównana i jak mój kumpel Bielik mi powiedział, że przyjechał najsłabszy zespół, absolutnie nie przyjechał najsłabszy zespół. Bardzo dobry jak początek. Sobie obejrzałem ten mecz drugi raz, to ta Stal naprawdę tam dobrze grała. Bardzo dobrze grali. Naprawdę dobrze grała i po prostu sama akcja, no bo już też pogadajmy o samej akcji, jak straciliśmy bramkę, bo już... Kogo twoim zdaniem błąd? Kogo błąd? Kilka błędów po drodze. A taki największy? Ziela, brawo. Znasz się na piłce. Największy... Jeśli ja się znam, to też. Ale chciałem od początku, bo to nie takie proste. Bo Zielu dostał na końcu dwóch zawodników. Jednym podaniem przeszli przez Mateusza i Bartka. Jednym podaniem i zgubili obu. Pomiędzy Mateusza i Bartka było podanie. Jasne. Poszła sytuacja, Zielu popełnił ten błąd, że powinien być o ten metr przynajmniej do przodu ustawiony bardziej. Miał dwóch też ludzi i tam Łukasz Kosakiewicz, co mi Jarek dzisiaj powiedział na treningu, że tam Łukasz Kosakiewicz też trochę nie nadążył. W związku z czym to przesunięcie... Ale on wychodząc do przodu zostawia gościa na spalonym bodajże. No ale miał dwóch jeszcze przed podaniem do tego, który dostał, bo to w ten moment, nie już jak w ten, ale
ale mimo wszystko Zielu powinien być ten metr bliżej i by przyblokował. Bo jemu niewiele zabrakło do zablokowania. A ten mądrze strzelił. Ten strzelił cofającą i jak czytam, że Wojtek Pawłowski, że to rząd upuścił Babola, to ja Babol nie. Chociaż mógł, ja lubię, jak się bramka rzuca nawet, gdy ale nie ma powrot, przy powrotnej czasem po prostu, wiesz... Już wiesz, że nie masz szans. No, zawraca cię. Oczywiście mógł Wojtek się rzucić. Zawsze uważam, że... Maćka Mielcarza mi tego najbardziej brakowało, żeby się rzucił nawet do piłki, której nie ma szans, bo po prostu to źle wygląda jak... Ja widzisz, w ogóle, że ta piłka nie jest daleko, on ja po prostu w ogóle nie mogę patrzeć na Maćka Mielcarza. To są tak zwane przyrosie, nie? Że Sebastian Przyrowski zawsze tego odprowadza piłkę wzrokiem. A jest, ja wiesz co, jak grałem w ruchu, to grał Waldek Grzanka i on każdą też tak odprowadzał wzrokiem. Ja tego nie rozumiałem, bo mnie rzadko się zdarzało tak, żebym nie poszedł na piłkę. Rzadko, nie? Możesz nie zdążyć, ale wydaje mi się, że nawet jakby Bartek poszedł, to i tak by nie dał rady, bo trzeba by się zawrócić. Boże, cały czas tego Bartka, on cały czas non stop mówię Bartek, a nie Wojtek, nie? Jakoś mi tak już... Nie zdecydowanie... No, bo Bartek kilka ładnych bramek strzelił na widzę. Zdecydowanie. Z Poloniem Warszawa, pamiętasz takie okieneczko Bartek Pawłowski? A słuchaj, i Wojtek, to jakie dwie piły do kosy zagrał na nosa. To jest dużo, nie? Jak bramkarz zacznie dokładnie. A już nawet nie chodzi, bo Patryk też miał takie zagrania, ale nie takie, wiesz, on było widać, że dokładnie on celuje... Pawłowski robił to od niechcenia, robił na centymetr, robił. Na nos. I takie podanie do Marcela, gdzie normalnie się bawili wręcz, z napastnikami, co sobie przerzucił na ten, Marcel przyjął i wyprowadzili spokojnie. To takie rzeczy powodują to, że odsuwasz napastników od swojego pola karnego. Pawłowski chodzi od boku do boku, czekając na grę. Normalnie jak ostatni stoper. I to mi się bardzo podobało u niego. I już później napastnicy już nie podchodzili pod niego. Już mu nie przeszkadzali przy wybijaniu. Bo wiedzieli, że rzuci na pewniaka to zrobił. Ja bardzo miałem... Bardzo dobry występ Pawłowskiego. Uważam, że naprawdę bardzo dobry występ Pawłowskiego. Owocną dyskusję miałem w samochodzie jadąc na mecz z moją ekipą, którą serdecznie pozdrawiam. Ja twierdziłem, że zmiana w bramce nie jest konieczna. Nie jest na pewno ja takim tak numerem jeden. Ja też tak twierdziłem. Że Patryk Wolański to jest bardzo dobry bramkarz. Na drugą ligę to jest przerastający na pewno umiejętnościami. Myślę, że spokojnie na ekstraklasę. Wiadomo, jakie ma mankamenty. Czasem ta gra na przedpolu nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli, ale to jest bardzo dobry bramkarz, bardzo którego dobry. Bym też się tak nie uważam. Czepiał. I drużyna, która chce awansować, powinna grać z takim bramkarzem na miękko, że tak powiem. To nie jest pozycja wymagająca wzmocnienia. Jak ja pamiętam, jak bronił u nas nawet już po reaktywowanym Widzewie Choroś albo... Choroś był młodzieżowcem. Dwarty Sierac poszedł. Wyleciało mi z głowy. Rezerwowy za Chorosia. Nie pamiętam. No właśnie. No ale młody dobra, taki bramkarz. Nie szastym. W każdym razie uważam, że Bartek miał przede wszystkim to. To wtedy się bałem, jak piłka leciała, wiesz. Ale każdy się bał. No właśnie, bałem się w ogóle każdego rzutu rożnego. No i w Tomaszowie Choroś puścił bramkę po rzutu rożnego. No w Derbach też niby fajnie poszedł i wypluł idealnie do Radionowa chyba wtedy. Na 2-2. Właśnie. Bałem o bramkarza, a jak przyszedł Wolo, to po prostu jakby inny świat, nie, w tej bramce. I zmiana bramkarza nie była koniecznością, ale... No ale po meczu trzeba przyznać, że się obroniła. Słuchaj, bo... Powiem ci, że Pawłowski wykorzystał occasion. No, zdecydowanie. Wykorzystał occasion. Pokazał, że jest solid keeper. I wiesz co, i tak być może będzie się, młodych że... kibiców Widzewa kiedyś idole. Jak on nie przywali jakiegoś Babola, to obawiam się, że to dla Bolana na dłużej jest. Niech walczy. Oczywiście niech walczą, ale... Jeżeli będziemy mieli dwóch dobrych bramkarzy, no to nawet do Ekstraklasy możemy ich wnieść. To nie jest problem, jeżeli mamy dwóch dobrych. Pamiętam, w odcinku jednym mówiłeś, że mamy najlepszych... Że strasznie jest to problem. Fatalne, że mamy bramkarzy w lidze. Znaczy w ogóle w Polsce jest dużo dobrych, super. Bardzo bramkarzy. Tak, no nie da się ukryć, nie? No dobra, idźmy dalej. Zielu. No bo ja widziałem u Ziela dwa błędy. Ten przy bramce, gdzie mu zabrakło. I mądry też był strzał. Trzeba powiedzieć, że bardzo mądrze strzelił napastnik, a Zielu próbował blokować jak największą strefę i akurat dostał między nogami. To był błąd w ustawieniu, ale tych błędów po drodze uważam, że było więcej. To nie tylko była kwestia Ziela. I drugi, że Kostek wyprzedził Ziela przy kryciu... Znaczy tak, przy jednym rzucie rozum na zegar. To, co Bartek wyciągnął. Może Bartek znowu. Wojtek. Wojtek.
co Wojtek wyciągnął, a wyciągnął się z mojej perspektywy. Ale tu też mamy konkurencję fajną i jeżeli Rudolf wróci do formy, chociaż ktoś napisał mi Twitta, że nie chcę psuć zabawy, ale to już jest Rudolf w formie, no, mam nadzieję, że nie. Że Rudolf przyjmujący w polu karnym, tak jak przyjął w przedostatnim meczu u siebie, to nie jest ten Rudolf. Nie wierzę, że... Bo w pierwszym meczu pokazał, że potrafi grać w piłkę, to też będzie fajna rywalizacja. Tanżyna jest dzikiem, moim zdaniem, w nowym sezonie. To jest inny Daniel niż wiosną. Inny Daniel Tanżyna, ale wiesz, czego mi brakuje? Bo on potrafi ładnie się przepchnąć w powietrzu. Ale brakuje mi tego, co potrafi na treningach, czyli włożyć banie i normalnie, wiesz, i walnąć taką, jak strzał z nogi, nie? Radka że jakby mu coś, wiesz, w tej ostatniej fazie, jak już jest przed bramką, że jakby mu tam brakowało włożyć tą głowę. Ale tak, Zielu moim zdaniem to był dobry mecz. Pomimo tych dwóch błędów, to uważam, że to był, już był inny Zielu, nie? Ale cały czas czeka na takiego bardzo, bardzo pewnego Ziela, którego ja... Ale Ziela już znamy, Zielu ja już ciekaw Rudola. Ciekaw jestem Rudola. Ale to już kwestia trenera. Nie wiem, czy Daniela Tanżynę, czy Sebastiana Zielenieckiego powinien w formie, przynajmniej tak wydaje się, że wygrać. Ale doczekamy się na pewno, dlatego że nawet jeżeli tutaj będzie Daniel Tanżyna z Zielem stanowili monolit, to przyjdą kartki. No tak, nie ma co zmieniać czegoś, co się dobrze działa. Oczywiście, też zmiana nastąpiła. Mieliśmy jesienią super parę obrońców środkowych, została zmieniona i później to był bardzo nie mogliśmy z tego wyjść. Nie? To był bardzo mówi się, że środkowi obrońcy powinni znać swoje nawet numery butów, nie? Więc tutaj zrozumienie jest kluczowe i na pewno fajnie wyglądało to, że oni się rozumieją na boisku, już pół roku grają razem. Jak ci się podobał Łukasz Kosakiewicz? Bo to wydaje mi się, że z każdym meczem będzie coraz lepszy piłkarz. Tutaj. Jak to nazwał go Bogusław Kukuć, widzewski kimś, tak? Chodzi na maksa, no ale osobą to nie jest bardziej napadzior nie, ale bardziej skrzydłowy niż obrońca, nie? On tam powinniśmy mieć ofensywnych. Ale właśnie, bo Daniel Mąka, kiedy trzeba, to on go tam zasekuruje. Ale właśnie, o niej nie przemyślałem przed naszym spotkaniem. Fajnie, że jest coś takiego, jak w reprezentacji Polski był Kuba z Piszczem czy w Borussii i oni się rozumieli bez słów. To jest taka mała drużyna w drużynie. I wydaje mi się, że już nie pierwszy raz widziałem, tak, jak Daniel gra te piłki do Łukasza, no to jest zrozumienie. To jest ta mała gra. To przede wszystkim... Tak jak się obrońcy nie powinni się zmieniać, zawsze, tak boczni też powinni się rozumieć. Od zawsze, moim przekonaniu, Daniel potrafił się idealnie dostosować do zawodnika, jakiego miał. Jeżeli miał takiego mniej ofensywnego, to on próbował ciągnąć. Ale zdecydowanie najlepiej Daniel się czuje i najlepiej wypada, kiedy ma takiego dzika, jak jest właśnie Łukasz Kosakiewicz, który po prostu chodzi i on może go obsłużyć i zaasekurować, kiedy trzeba, bo Daniel jest idealnym do zawodnikiem, bo Daniel i dobrze atakuje, i dobrze broni. Jest zrównoważony, a moim zdaniem jest zrównoważony, jeżeli chodzi, bo zawodnicy ofensywni często, niestety, Mateusz Michalski, jego gra w destrukcji była, on dawał dużo z przodu, ale w destrukcji niestety to było słabo. Wcześniej u Gutka też bywało słabo, w tym meczu, kurde, no Gutek znowu i u Gutka się tu odblokowało. Jestem przekonany, że u Gutka siedziało w głowie. Szkoda, że mu nie uznał tej bramki, ale w sensie nie była prawidłowa, ale... Jak nie była? Dla mnie to w ogóle tam doszukiwanie się, absorbowania przez Mąkę bramkarza, to jest nie, to po prostu... Na linii strzału był, wiesz. Nie był. Nie był? Nie był, w ogóle nie był. Masz takie ujęcie? Wiesz co, Jarek mówił o screenach, gdzie widać, jak w momencie strzału Gutka, Daniel nawet nie jest w świetle bramki. On dopiero wchodzi z boku i on się uchyla przed strzałem Gutka, który później dostał, kostek dostał w głowę, czy tam w bark, i piłka wpada. Daniel tym się uchyla. Ale jestem, nie, ja to obejrzałem 4 razy, absolutnie to była Gutka bramka i zabranie mu było bardzo niesprawiedliwe, bo myślę, żeby to Gutka już to zupełnie... ja myślę, że i tak Gutek się zmienił. Zresztą widziałem już wcześniej, przed wyjazdem na wakacje, że Gutek normalnie wchodzi, jest dynamiczny, wali, strzela bramki i fajnie, że strzelił. Szkoda, że mu nie uznali, bo niesprawiedliwie. No, dla mnie niesprawiedliwie, nie? Gutek zagrał bardzo fajny mecz, a przede wszystkim, co jedno zauważyłem u Gutka, tą zmianę, i tego go chyba Marcin nauczył.
że on już się tak nie cofa, nie gra asekuracyjnie, już się nie boi, idzie za ciosem, idzie i zaczyna atakować w pressingu, czyli wtedy, kiedy trzeba bronić, on naprawdę wysoko atakuje. Mamy coś takiego, że doskakiwał do rywala i zatrzymywał się przed nim, nie? Zatrzymywał, albo się bał, albo teraz czaił, idzie, tak się idzie, wiesz, no, tak jakby Marcin, wiesz, nie wiem, ktoś, albo sam Gutek sobie to rozwiązał w głowie, bo jestem przekonany, że u Gutka to była kwestia w głowie, nie? Marcel Pieńczek. Taki występ, po którym mógłbym się spodziewać po Marcelu. No, był trochę wyłączony z gry ofensywnej, no bo Kosa, ma przerąbane z Kosą. Jeżeli jeden boczny obrońca idzie do przodu, no to drugi musi zaasekurować. No, no i ale, jest problem, ale też asekurował środek. Ja uważam, że Marcel zagrał bardzo pewne spotkanie. Nie był widoczny, bo też nie mógł być widoczny. Gutek szalejący z przodu, Gutek też, wiesz, no z tą asekuracją różnie bywało, jeżeli chodzi o Gutka. Gutek szalejący z przodu, Kosa po prostu chodził jak przycinak, no więc ale Marcel fajnie, nie ale fajnie, że nie. Daniel Mąka ma takiego przecinaka, bo zauważ, że on, Daniel już by tak nie przecinał. To już nie jest ten Daniel, który w trzeciej lidze, wiesz, szarpie te... No też nie wiadomo, jakby się zamienili na chwilę, wiesz, z podaniami. Czasem szybkościowo już było widać, że Daniel robi te same ruchy co kiedyś, ale już brakuje tej pół sekundy, sekundy. Ale powiem ci, brakuje, że ta piłka mu czasem wyjeżdża, i on się super czuje, kiedy, bo to jest dobry gracz do gry kombinacyjnej, inteligentny, łapie taktykę. Powiem ci, i że on już... schodząc do środka, robiąc miejsce Kosie, fajnie się uzupełniają, bo jeden jest bardziej taki właśnie do dogrania, do strzału, a drugi jest przecinakiem. No, było, to mi się podoba. Było widać złęczną w tym słabym meczu, że Kosa z Michaelem się nie dogadują. Było widać. A jak przyszedł Daniel Mąka, to już nie było może porywających akcji, no bo też Łukasz Kosakiewicz potrzebował też czasu, no to który mecz Łukasz Kosakiewicz gra? Łęczna? Elbląg? Czy w Elblągu nie grał? W Bytowie miał debiut. W Bytowie wszedł na pewno z ławki, to był jego ale pierwszy mecz. Ale no nie mówmy o Bytowie. Ale Bytowie zagrał wtedy lepiej niż Łukasz Turzyniewski przez cały mecz. No Łukasz miał dwa babole i dlatego tak. Ale od następnego meczu, czyli co? Bytów co było później? U siebie 2-0, tak? Z Błękitnymi? Dokładnie. No, od tamtego. No to wiesz, to jest jeszcze mało, nie? A już się rozbuja. Już się rozbuja. W ogóle coś pękło, mam wrażenie, że się zmieniło i teraz bardzo, ale to bardzo ważny mecz z Legionowią i oczekiwałbym się, że oni też sami wewnątrz czują, że oni ich muszą zniszczyć przez 20 minut. Oni muszą im zabrać wszelką ochotę na w ogóle, że na cokolwiek. I to, co mówi trener Żmuda. Trener Żmuda jest najważniejsze. Pomeczowe studio polecam, wrzuciłem na Twittera. Tak, oglądałem. Kawałek. To jest najważniejsze, co może być w futbolu, jaki gra Widzew. Jest faworytem i wygrywa. Nie może być coś takiego jak w Elblągu. Ja mam nadzieję, że Marcin Kaczmarek to wziął do siebie, bo to nie mówił jakiś tam Bartek Stajndo czy Maciek Samuel, były bramkarz. Tylko to mówił gość, który osiągnął półfinał Ligi Mistrzów. To wiesz, tego pana to powinno się słuchać i podziękować. Puchar Europy. To wiesz. Ówczesnej Ligi Mistrzów. Na młodych widzów teraz lepiej zadziała ta nazwa, chodziło o to samo. To jest pan, którego trzeba słuchać i podziękować za to, że był łaskaw podzielić się radą. Ale jak i te rady implementować, wiesz, bo powiedział coś naprawdę, naprawdę dobrego. Nie może Widzew się cofać, nie może Widzew po 1-0 uznawać, że... I nie podobało mi się w końcówce meczu, że jest 95 minuta, myślę, czy 95 i 30 sekunda, się, że mamy 3-1, jest rzut rożny. Nie było cofania. No nie było cofania się, ale mi to się... A wiesz co, wydaje mi się, że to... Poczekaj Maciek, żeby wiedzieli, o co chodzi widzowie. Rzut rożny, jest 30 sekund do końca i naprawdę Stal Rzeszów nie strzeliłaby nawet jednej bramki przez ten czas. Może, ale na pewno nie dwóch. A jak to źle wygląda, że wielki dla nas Widzew, może to jeszcze nie jest wielka drużyna, ale to jest wielki klub, że on u siebie gra na czas i gra różne takie, których obrońcy przeszli całe boisko, można strzelić na 4-1, a nawet jak się nie strzeli, to spróbujmy. Nic się nie stoi. My pokażmy, że się nie boimy, a my mamy 3-1 i jedyna różnica to wydaje mi się była taka, że między 3-1 a wtedy 1-0, że po prostu były dwie bramki i dopiero teraz można sobie, nie wiem, słuchaj, zagrać na czas. Ale nie róbmy czegoś takiego, bo my nic żeśmy tym nie zyskali, tylko może niesmak niektórych widzów, bo Widzew nie powinien takich rzeczy robić. Widzew powinien ładować czwartą. Ile Widzew zagrał takich dobrych meczów w tym sezonie?
No to po co psuć wrażenie? Ale był potrzebny. Ja nie mówię, że zostało popsute, bo nie zostało. Nie zostało. Nie zostało. Ale zobacz, ale niepotrzebne. Był potrzebny. Stał się ten mecz i teraz już po prostu, wiesz, psychicznie... Ale dlaczego my ten mecz, Maciek, wygraliśmy? My w poprzednim sezonie... Wygraliśmy, bo byliśmy lepsi. Nie, za... O, mało razy byliśmy lepsi za Paszulewicza, ale nie za Mrożkowskiego. Ale nie tak jak w tym meczu. Ale byliśmy jeszcze bardziej lepsi w pierwszej połowie i siadaliśmy na dupach, za przeproszeniem, w drugiej połowie no, i nas cisnęli jak frajerów. Przez tak ile, było. Przez ile byliśmy lepsi? A w tym spotkaniu byliśmy przez tyle, lepsi. Co, przez tyle, co żeśmy nie mieli korzystnego wyniku. A pojawiał się korzystny wynik i było laury. Było, nie wiem, rozkładanie się na leżaczku, krzyżówka. No, tak co to? Oby tak zostało. No, słuchajcie trenera Żmudy. Oczywiście, oby to, bo my musimy wybić po prostu wszelkie argumenty przeciwnikom z głowy. Z głowy. My musimy ich walnąć raz, musimy ich walnąć dwa, musimy walnąć trzy. I się z nimi bawić. I wtedy im odbierzemy wszelkie argumenty. I musimy, bo nasze błędy, jak widać było wcześniej, są bezlitośnie wykorzystywane. Ale w tym meczu naprawdę, ja przez cały mecz czułem, że my to wygramy. Nawet jak wpadła ta bramka na 1-0, to ja nie miałem jakiegoś strachu. Nie miałem jakiegoś tak, znaczy wiadomo, to zawsze człowiek gdzieś tam w głowie jeszcze myśli. Ale nie miałem, miałem przeświadczenie, że oni konsekwentnie po prostu to pojadą. Mateusz tam po prostu w środku idealnie, ale przede wszystkim. Dla mnie zawodnikiem meczu jest Bartek Poczobut. Jak on tam czyścił za Mateuszem, idealnie wkomponował się, on grał to, co lubi najbardziej grać. Za Mateuszem chował, pałętał się, jeżeli coś, jeżeli przechodziło przez Mateusza, był tam Bartek, kasował wszystko. Wydaje mi się, że dlatego Bartek byłby mimo wszystko lepszym defensywnym pomocnikiem niż Adam, czy na przykład niż Łukasz Zejder. Bo się do tego typowo nadaje. Bo ma te kilogramy, ma centymetry, ma wślizg, ma, nie wiem, siekierę w oczach i po prostu tego gościa się trochę mogą przeciwnicy obawiać. Wrócę jeszcze z indywidualności na cały zespół. Kluczowe było to, żeby po bramce na 2-1 atakowaliśmy dalej. Kluczowe było to, że po nieuznanej bramce Gutka żeśmy się wnerwili i poszli dalej. Dalej atakowali. I takiego Widzewa, to co powiedziały trybuny po meczu, taki Widzew są trybuny i takiego Widzewa, co jest ważniejsze jeszcze niż, może nie przesadziłem, że ważniejsze niż są trybuny, ale takiego Widzewa będą się bały następne drużyny. Oczywiście. Ja to napisałem Adamowi Radwańskiemu na Twitterze, kiedy napisał, że to taka taktyka, czy coś takiego, że tak się... Taki był plan na mecz. Nie, wygrywasz 4-0, jesteś Widzewem i w następnym meczu rywale mają w tunelu, wychodząc na Piłsudskiego i słysząc nasz ryk, czy taniec Eleny po innym, kostki trzęść. Jestem przekonany, że ktoś tupnął. Że ktoś tupnął. Nie mam absolutnie, nie wiem, czy to był trener, czy to Marcin tupnął w szatni, czy to pani prezes tupnęła, ale no mówię, ale od środy po prostu jakbyś zobaczył ten trening, to tam się wszystko nagle zmieniło. Tam się po prostu wszystko o 180 stopni odwróciło i ja byłem spokojny o ten mecz. Byłem naprawdę spokojny. Trzymajmy to jeszcze przez 2-3 kolejki i zobaczę, że będzie dużo, dużo łatwiej, że ta liga wcale nie będzie trudna. Oczywiście. To, oczywiście. Jak widzę, wygrywał pierwszy, drugi, trzeci, czwarty mecz na jesień, to się... zobacz, że te drużyny jak Błękitni czy Górnik Łęczna, one... Już w pierwszej połowie widać było, że się obawiałem bardzo. Tak. A jak się obawiasz, jak się cofasz na 20 metr, to zaraz dostajesz jedną, drugą sztukę i jest po meczu. Tak, i oczywiście jest przede wszystkim, jeśli my zagryziemy tą Legionowie i naprawdę wybijemy im w pierwszej połowie po prostu z głowy jakąś nadzieję, to my, trudny bardzo mecz przecież z Garbarzem, bo to będzie tak samo trudny jak ze Stalą Rzeszów, jestem przekonany, albo... Moim zdaniem będzie coraz łatwiej. Natomiast będzie coraz łatwiej, ale to będzie trudny dla ciebie mecz. Bartek Poczobut, man of the match. Dla mnie też zagrał bardzo, bardzo dobrze. Ale znaczy, jednak, mimo wszystko dałbym Mateusza Morzenia, bo jego obecność najbardziej wpłynęła na cały zespół. Najbardziej, wiesz, nastąpił taki klik. Tak, oczywiście. Tu nie mam... Dałbym jemu, bo nawet jeżeli tego nie było widać, czy na przykład nie mamy spektakularnych zagrań, to cała drużyna zagrała lepiej pod jego batutą. On decydował, miał większy wpływ na mecz. On decydował, że my się nie cofamy cały czas. Wydaje mi się, że to on decydował, że my się nie cofamy. Nie musieliśmy się cofać, bo nie było głupiej straty, tylko Mateusz nawet w sytuacjach, gdzie miał, nie wiem, jednego, drugiego zawodnika, on nie tracił. Nawet jak się przewrócił, jak się oparł o gościa, chyba nam już mu czegoś zabrakło, nam się odsunął, to jeszcze dziubnął mu tam tym. A stracona piłka w środku pola to nie tylko jest stracona akcja, oczywiście, ale stracone jest też... Psycha, oczywiście. Że nie idzie, nie? Właśnie Mateusz wykorzystał to, co na ten moment jego przygotowania, w moim przekonaniu oczywiście mogę się mylić, wykorzystał swoje atuty.
głowę, po prostu on tam wszystko głową przytrzymał piłkę, kiedy było trzeba, bali się go atakować. Zobacz, nawet samo to, bali się do niego podejść. Później już po prostu nie wiesz, a on przetrzymywał, on nie biegał jakoś niesamowicie dużo. On wykorzystywał po prostu ale swoją widzisz, mądrość. Nie musiał szybko biegać, żeby ale szybko myśleć. On lubi szybko biegać. Szybko myślał i dlatego zanim otrzymał piłkę, już wiedział, gdzie ją zagra. Często była taka sytuacja, że grał na dwa razy, na raz czasami. No i to jest też, wrócę, sorry Adam, ja naprawdę nie chcę ciebie, nie wiem... Poczekaj, Adam, zobaczysz, jak Adam będzie grał. Myślę, że... Bo z pokażę. Niego zostało zdjęte ale całe, chciałem wiesz. Tylko pokazać różnicę, że Adam dopiero, gdy przyjmował piłkę, zastanawiał się, co zrobić z akcją, a Mateusz już to wiedział. I to była taka różnica. Ja mam nadzieję, że tego Adam się kiedyś nauczy. I to nie chodzi o to, że mi, nie wiem, utrze nosa, bo ja cały czas w gościa wierzę. I nawet go lubię, prywatnie. Kiedyś miałem przyjemność z nim zrobić ze 3-4 rozmowy dla Widzew TV. Nie chodzi o to. Chodzi po prostu o różnicę w grze Widzewa, że Mateusz wiedział już tu, co chce zrobić z akcją, co chce zrobić z piłką, wie po co jesteśmy na prawej stronie, żeby ją przenieść całą grę na lewą, wiedział co robi, wiedział to już przed przyjęciem piłki i dlatego ta gra była płynna. A jak gra jest płynna, to zostawiamy rywali w tyle, to w przodzie mamy więcej miejsca, bo mniej ich wróciło. Nie, no nie da się, w ogóle to oczywiste, ale jak my ile Mateusz ma patrz, jest, masz boisko, co nie? 262. Masz boisko. A nie 3? 262, na 100%. No dobra. Masz boisko, jesteśmy na środku boiska. Zostawialiśmy, nie wiem, otwarcie akcji. Zostawiamy dwóch, trzech rywali za linią piłki. Dobrym, powiedzmy, rozpoczęciem od bocznego obrońcy. Zawijając tą grę, albo nie wiem, wstrzymując, albo grając w szerz, pozwalamy, żeby cała drużyna rywali przeszła na swoje miejsce. I jak mają mur, mają dwie linie i są w kompakcie, to bardzo ciężko jest ich rozbić. Mhm. A Mateusz przed przyjęciem piłki wiedział, co chce zrobić, wiedział, gdzie są luki, wiedział, gdzie zagrać i dzięki temu my zostawiając trzech rywali na początku, dobrym podaniem w środkowej strefie boiska zostawialiśmy kolejnych dwóch czy trzech. I jak już jechaliśmy z akcją, jak już Daniel puszczał Łukasza Kosakiewicza, to tam było czterech obrońców, jeden środkowy pomocnik, czterech, dwóch. Nie, więcej miejsca mieli boczni. Absolutnie z tym nie dyskutuję, bo Adam Radwański, jak tylko coś jest nie tak, to natychmiast bierze odwrót i asekuruje tył. Mateusz od razu próbował atakować. Tak. Ale i to wiesz, Gutek, o ile jeszcze w pierwszej połowie badawczo, no to w drugiej połowie Gutek miał pewność siebie. Miał miejsce, oczywiście, że miał miejsce. Ale też robił to, słuchaj, bo wiesz, skrzydła, to co Karpiu tam mówił przed meczem, że Stal ma bardzo mocne skrzydła, że trzeba wyeliminować skrzydła, ale nie istniały te skrzydła. No nie istniały, bali się Gutka, wreszcie, wiesz, Gutek nie podchodził tak, wiesz, o, bo ja tu wszedłem, może tu przejdę sobie, tylko Gutek szedł, po prostu, wiesz, się nie bał, normalnie szedł i Kostek się nawet Gutka bał już przy tej ostatniej akcji, co tam Gutek go próbował objechać i Kostek w ogóle bardzo dobrze. Ale Robak sobie wziął na celownik na każdych widzewiaków, nie? Z Michałem Millerem, no tam po prostu, wiesz, Kostka też, to samo chciałem powiedzieć dzisiaj, że ewidentnie bierze bierze. Nie wiem, czy to przypadek może, ale to nie jest przypadek. Absolutnie, to nie jest żaden przypadek. Robi to celowo. I teraz tak, no Wolsztyn. No różne są opinie. Strzelił bramkę, broni się i na tym moglibyśmy zakończyć jego. A ja nie, jego nie zakończę. Zaraz ci powiem dlaczego. A wydaje mi się, że kurczę, no widzisz, ciężko jest źle oceniać kogoś po meczu, w którym wygraliśmy pewnie i po meczu, w którym facet strzela bramkę i naprawdę nie gra źle. Ale nie tylko. I powinien mieć dwie bramki, ponieważ Marcin Robak powinien mu dograć w ostatniej akcji, chociaż zostawić. Też rozumiem... Znaczy, teraz chciałem przejdziemy do... Nie, bo dwóch na bramkarza, więc Marcin powinien mu dać do pustaka, tak zwanego. Natomiast jeżeli już Marcin zdecydował się samemu kończyć akcję, to myślę, nie że Wolsztyn powinien mu zostawić tę piłkę. Tak bym rozwiązał tę sytuację, że po prostu błąd Robaka jest w tym, że nie podaje, nie gra po koleżeńsku, nie strzelamy kolejne bramki. Błąd Wolsztyńskiego jest taki, że jeżeli Robak już decyduje się i sam, to pewnie by tą akcję skończył i by się obronił. Obroniłby poprzedni swój błąd, tak? Naprawiłby go bardzo szybko, po dwóch sekundach. Jeżeli chodzi o Wolsztyna, to tak. No, strzela bramkę, to jest jedno.
po faulu na nim jest rzut wolny, z którego strzela Mąka. Znaczy nie Mąka, tylko tam kosa do Mąki i... Ale umówmy się, no tutaj nie ma wielkiego wpływu. No, ale jak poszedł po skrzydle. Niby źle przyjął, a jak poszedł po skrzydle, z tego mogła być akcja bramkowa, tak, spokojnie. Tylko, że po prostu nie ma wpływu na gola takiego bezpośredniego. Nie? Sytuacja z pierwszej połowy, gdzie Marcin Robak wychodzi ze środka pola, daje Wolsynowi, Wolsyn spokojnie sobie na linii pola karnego przyjmuje, Marcin wchodzi i daje super piłę Marcinowi, gdzie tam przyblokowali. Wolsztyn ma dużo takich mądrego rozpoczęcia akcji. Jak ktoś mi powie, że on potrafi tam patrzeć, a tam grać. Bo to jest i to jest zawodnik z ogromnymi umiejętnościami. Jest jedna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, bo jest coś, musi być, bo zobacz reakcję Marcina, jak Wolsztyn strzela bramkę. Nie zwróciłem uwagi. To było... Ty też tu się nie ciesz, tylko bierz tą piłkę i lecimy dalej. To było normalne, bo jest 1-1, nie? Musimy strzelać na 2. To raz, ale powiem ci, że ja zauważam, że... O, tak, starałem się zastanowić. Starałem się znaleźć, dlaczego tak jest. Obaj są to jest pod znaku strzelca. Różni ich parę dni, jeżeli chodzi już o... Nie znam się na horoskopach, Maciek. Ja tak generalnie, ale coś w horoskopach jest. Obaj są typami przywódców. Moim zdaniem to jest walka o przywództwo. I albo Marcin machnie ręką, nie chcę ten Wolsztyn tam. Albo Wolsztyn musi uznać. Moim zdaniem już uznał, jeżeli jest mądry, to uznał. Wolsztyn jest, też jest to, nie jest łatwo. Też jest, powiem ci, moim taki zdaniem... raptus i też nerwus straszny. Znaczy, też słyszałem głosy, że po przyjściu Marcina Robaka Wolsztyn trochę przygasł, bo miał być liderem, miał dostać opaskę kapitana, wydaje mi się. Jest swojego rodzaju walka. Jest, no nie wiem, dostał dychę na plecy, miał być po prostu liderem i wnieść drużynę do pierwszej ligi, ale jak przychodzi taki Marcin Robak, no to kurczę, ja rozumiem pewność siebie i rozumiem to, że ktoś wierzy we własne możliwości, ale pokora to też jest jednak ważna rzecz i wiesz, no, dlatego, bądź pewny siebie, ale nie wiem, czy walczyłbym z Marcinem Robakiem, jaki przywódca. Ja mam nadzieję, że na treningach taki wydaje mi się, że jest jednak jakby jeden drugiemu, znaczy chyba Wolsztyn, niech na boisku walczą o przywództwo. Chyba Wolsztyn bardziej chce coś Marcinowi udowodnić, chociaż Marcin też do łatwych charakterów to tam nie należy. No, a też wydaje mi się, że nie należy. To... A chciałbyś króla, który nie, daje oczywiście sobie wejść na głowę? Ale mogliby sobie wyjaśnić. Nawet jakby mieli sobie tam porażę. Daj spokój. Ale tak wiesz, za ciszu. Czasem trzeba. Nie, i Wolsztyn, nie. No, myślę, że Wolsztyn powinien Wolsztyn uznać wyższość Marcina, albo Marcin powinien podchodzić do Wolsztyna w dystansie. Bo wydaje mi się, że cały czas tam na tym treningu to tam była gierka. Oczywiście tam każdy miał grać ostro i tak dalej, i tak dalej. No to Wolsztyn dostał od Marcina takiego kopa, że przez 3 minuty nie mógł się podnieść, nie? Oczywiście zdrowa rywalizacja, nie? Nie to, że tam jakieś nie rywalizują na bramkę, nie o przywództwo, bo... Ale fajnie, żeby sobie pogadali, wiesz, bo mi chodzi o to, żeby oni sobie pogadali, żeby sobie wyjaśnili raz na zawsze, żeby Marcin powiedział Wolsztynowi, gdzie jest jego granica i Wolsztyn, żeby to zrozumiał. Może to wynikać po prostu z boiskowego zachowania obu, bo są podobnymi zawodnikami i pewnie domyśla się Wolsztyn, że jeżeli wróci Kita, to jednak... Ta inność w grze napastników, czyli Przemek mocno wybiegany przy statycznym, ale silnym Robaku, może być po prostu bardziej komplementarna i być może to, z tego wynika większa chęć Wolsztyna do strzelania bramek. Wydaje mi się, że widzę na tej chęci to nie straci. No, widzieliśmy teraz, że bramka jedna weszła, druga też powinna na konto wpaść. Nie wydaje mi się, żeby to był problem. Wiesz, kiedyś Boniek z Tłukińskim rywalizował. Zanim ktoś powie, że odlatuje i porównuje obecny Widzew do tamtego Widza, porównuje sytuacje, w których też było dwóch liderów i czy Widzew źle wyszedł na tym, że Boniek z Łukińskim rywalizowali o bycie numerem jeden w szatni i na boisku? No nie, wygraliśmy Mistrzostwo Polski. To nie jest problem. Nie, ale wiesz, większym problemem było się większym problemem na wiosnę było to, że nie było wcale lidera. A teraz, jeżeli mamy przywódcę i ktoś chce aspirować do drugiego, nie jest to żaden problem. Moim zdaniem nie jest to żaden problem, a
fajnie, jeżeli robak też będzie czuł oddech na plecach. To jest tylko malutki problem, bo chodzi o to tak naprawdę, że jak oni się dogadają, bo tam jest coś, oni coś muszą sobie wyjaśnić, moim zdaniem. Jak oni się dogadają. Jeszcze Przemek oczywiście jest, który, wiesz, ale no Przemek jeszcze, no jeszcze to pomału wchodzi, nie? Byłeś na treningu, to jakie są wieści? No Przemek już wszedł w trening. Przemek już wszedł w trening, jeszcze chyba jeszcze jest tak lekko asekuracyjnie, ale tu mogę się oczywiście mylić. Ale no, na razie... Kiedy można się go spodziewać? O, tego to ja ci nie powiem. To myślę, że... Nie wiem, no. Wydaje mi się, że jeszcze nie w tym meczu. Okej. Okay. Wydaje mi się, że jeszcze nie w tym meczu, ale tu to absolutnie nie mam żadnego pojęcia. Bo jak Marcin się zgra z Wolsztynem na przykład, to już nieważne, czy Wolsztyn będzie grał. Ale jak Marcin się zgra z Wolsztynem, nawet jeżeli będzie wchodził, to będzie śmiercionośna broń, moim zdaniem. Wolsztyn ma bardzo duże umiejętności, naprawdę bardzo duże. Może tego na meczach nie widać, ale ma naprawdę bardzo duże umiejętności. A Marcin, Terminator, no to... Ja to widziałem tak, pewnie Wolsztyński nie będzie z takiej roli zadowolony, ale widzę, jak Marcin oddycha w końcówkach meczów. Żeby on go zastępował. Tak, tak. To byłaby taka naturalna zmiana zawodnika 1-1 w ataku, świeżego, który ja myślę, też że ma coś do udowodnienia, a umówmy się, Marcin Robak nie będzie grał jeszcze 10 lat, a Wolsztyn będzie grał jeszcze 10 lat. Spokojnie. I to naprawdę, jeżeli jeden będzie się chciał od drugiego uczyć, to nie wyjdziemy na tym źle. I fajnie, jeżeli by następowała taka po prostu naturalna, naturalna zmiana w 70 minucie, bo nie ma też co Marcina eksploatować. Jeżeli widzę, będzie wygrywał od początku, tak jak mówisz, ruszymy w pierwszych 20 minutach, ruszymy w pierwszej połowie, to fajnie, to będzie, jeżeli Kita będzie zastępowany przez na przykład Mandiangu, a Wolsztyński będzie wchodził za Robaka. Wydaje mi się to logiczne. Mandiangu musi trochę poważniej podchodzić do wszystkiego, wydaje mi się. No. Ale stary, to jest taka super broń na podmęczonego rywala, na... No dobra, nie będzie. Dlaczego nie? Powiedz mi, on przyjdzie na trening. Zmarnował sytuację. Przyjdzie na trening. Ojej, wiesz co, jest taka teoria panująca w łódzkim i nie tylko środowisku, że bo ktoś tam na treningach źle pracuje. Wiesz co, ja po niektórych osobnikach, którzy na treningach byli maradonami, ja pamiętam Velibora Duricza, rok 2009-2010, wracamy do ekstraklasy, albo 2010-2011, wracamy do ekstraklasy, gość gra super, 46, zaraz skończymy. Nie, będę musiał przerwać przed godziną, po prostu. Gość ma super sparring z Legią Warszawa, rozgrywany na Piłsudskiego, 1-1, Radek Matusiak strzela bramkę, super sparring, on gra na treningach miód i wychodzi mecz i to nie jest ten piłkarz. Jest wielu takich piłkarzy, którzy na treningach są tacy, a na meczach są tacy. I dlatego mnie trening aż tak bardzo nie interesuje. Może trenera interesować. Jeżeli jest rywalizacja, miejsce w składzie, to ten trening może być kluczowy. Tak? Ale mecz mnie interesuje i jak Mandiangu wchodzi na mecz, to mnie nie zawodzi. On nie strzelił teraz tej sytuacji, ale nikt inny w tym momencie meczu nie pognałby tak prawym skrzydłem. Nikt. Ja wiem, że jak on jest na boisku i jest końcówka meczu, to my mamy na kogo grać. Ma kto tam pobędzie. No dobra. Damy mu dobrą piłkę, on naprawdę to złapie. Poszedł na szybkości, tak, zgodzę się. Marcin mu tam idealnie wystawił. Nie ma lepszego piłkarza na zmiany, moim zdaniem. Ale no dobrze, ale on musi tą piłką coś zrobić. Nie może. To już jest kolejna jego, wiesz, sytuacja. A później, kolejna. A później... No, a co poza tym podaniem Dejcharowie? Ja przynajmniej byłem zadowolony z jego ostatniego meczu, w którym szybko zszedł z boiska, ale na przykład w pierwszej połowie meczu ostatniego przedostatniego meczu domowego, w którym zremisowaliśmy. No z Łęczną mówisz. Dokładnie. Czy mówisz o Błękitnych, co 2-0 było? Nie. Mówię o tym, którym grał w pierwszym składzie. Z co strzelił? Przerwie. Tak jest. I był do zmiany? Był do zmiany według każdego, a moim zdaniem to był jedyny gość, który niósł zagrożenie w pierwszej połowie. Nigdy inny nie niósł zagrożenia. Fajny zawodnik, naprawdę. Nie stawiam bardzo na nim przy... No ja nie stawiam, ale... A Stefano ja na Polonii, to myślisz, że pracował w defensywie? Bo ja widzę, on z przodu ma widzę, że on ma potencjał. I to jest przede wszystkim. Ale on klasyk. Jakby nie rozumiał, że powagi, wiesz... A jakbyś postawił kropkę na nie rozumiał, to też może byś miał rację? Czy nie? Jak tam z barierą językową? Myślę, że kiedy mu pasuje, to on nie rozumie. No. Tak się wydaje, że bardziej to w tą mańkę jest, nie? Ale nie, no słuchaj, on ma potencjał, ale
Mądry trener powinien go wykorzystać. No i go wykorzystuje trener. A najwięcej, na więcej go nie stać. To moim zdaniem stać. Moim zdaniem stać Mandiago. Znaczy dużo, co, siłowo? Dużo więcej. On nie da rady. To o to chodzi. On nie, nie mówię o minutach, nie? Tylko mówię o tym, że z jego gry będzie dużo pożytku. W końcówkach meczów. No może, no może. To są dobre zmiany na razie. No a właśnie, bo a propos zmian, wszedł, zadebiutował Kornel Kordas. Nie wiem, czy pamiętasz jego jedyny kontakt z piłką. Tak, poszedł lewą stroną do środka. Mógł się podgrzać, dać chyba Marcinowi na bok. Dobrą dał piłkę. I pewnie by Marcin nie doszedł. Bardzo mądrze zagrał do... Do Marcina zagrał, a Marcin zagrał w głowę Kostkowskiego. I nie chciał grać do Kordasa. Ktoś wychodził na skrzydle i mógł Kordas się podgrzać i mu zagrać i pewnie byłaby strata, a zagrał mu, mówisz, że do Marcina zagrał? Tak, bo Marcin strzelił Kostkowskiego w twarz, co wywołało trochę śmiechu na trybunach, które zajmowałem. Pewnie chciał mu to. Ale wstawiliśmy, że może celowo, ale nie, grał do Kordasa, tak już zupełnie poważnie. No i wtedy był ten rzut rożny, który zagraliśmy na czas. Jest rozbójnik, no Marcin jest straszny rozbójnik, jest rozbójnik i że... Potrzebowaliśmy takiego. Widać, że mu... A wiesz co, a propos trenera, że Marcina, żeby będzie zmieniał i tak dalej, no to wydaje mi się, że to na razie wynika z tego, że na razie jest jeszcze za mało spokoju, tak? To był pierwszy mecz. Wynik. Tak, tak. Pierwszy mecz, który pokazał potencjał tego zespołu. I jak ludzie twierdzili, że znowu, widzisz, bo ludzie już po trzech meczach już wyrzucają wszystkich. To jest straszne, bo to ja mam przede wszystkim, bo niepotrzebnie, kiedy ja na samym początku bo mówiono o pucharach, o europejskich pucharach, o Bóg wie czym, wyluzujmy trochę, trochę pokory nabierzmy, jest fajnie, fajnie to było widać, ten zespół się scala, żeby scalić zespół, to też wszystko wymaga czasu. Jest różnica, kiedy masz dobry zespół, stoperzy są zgrani ze sobą, to wszystko jakoś funkcjonuje, to punktujemy. Czas. Jesteśmy na takim poziomie, jest zjazd w dół i my nie punktujemy w ogóle. Punktujemy na średniej chyba 1-12 przez całą wiosnę i budujemy od zera, budujemy i ta budowa wtedy potrzebuje chwili czasu, potrzebuje kilku kolejek. To nie będzie grało, musimy wymieniać jakieś elementy, to cały czas było odbudowanie od zera. To nie było psucie czegoś, co działało, tylko to było budowanie od zera i fajnie, że kliknęło przynajmniej w tym jednym meczu. Mam nadzieję, że to po prostu kliknięcie oznaczało to, że będziemy teraz już na przynajmniej wznoszący, bo pretensje, nie wiem czy się zgodzisz, do trenera Kaczmarka były głównie takie, że ta drużyna nie ma progresu. Tak. Jak rozmawiałem z ludźmi dookoła Widzewa, wszyscy mówili, że po prostu nawet punktując tak samo, bo punktowaliśmy na poziomie 1,33, czyli lepiej niż wiosną. Nie, to nie moja banka. Okej. Okay. Punktowaliśmy lepiej niż wiosną, to mimo wszystko nie było progresu, bo my tak graliśmy coraz gorzej, troszeczkę lepiej, znowu gorzej. A fajnie jakby to szło po prostu powoli, powoli, ale cały czas w góry, żeby było po prostu widać jakiś kierunek, w którym ta drużyna zmierza. I moim zdaniem to był taki duży przełom i że teraz będziemy widzieć. Złamało się i moim zdaniem wiele się zmieniło. Mówię, ja tą od środy obserwowałem i dla mnie tam już nastąpiła zmiana, tam nastąpiło tąpnięcie, a tylko to, co było podczas tego meczu, gdzie był zespół, zobacz, jak się nawet cieszyli, zobacz, jak wszyscy się cieszyli, zobacz, jak ten zespół zupełnie inaczej wyglądał, nawet już tak, już jak patrzyli, wiesz, na siebie, to zupełnie inna para kaloszy, nie? Ja myślę, że to, że Marcin Robak, on będzie schodził, trener czeka po prostu na spokój. Czeka, że też będzie, że wygramy z tą Legionowią. Po dobrym meczu wygramy też z Garbarnią i on już może ściągać Marcina, tak? Już może sobie pozwolić. Mam nadzieję, że to będzie tak, że już w Legionowie, jeśli Przemek będzie mógł zagrać, no bo nie sądzę, by wyszedł w pierwszym składzie. Mimo wszystko nie sądzę. Ale że mamy już tak dobry wynik, na przykład wygrywamy 3-0 i Marcin może odpocząć. Marcin też musi mieć odpoczynek. To wiesz, on jest ambitny, on jest silny, on sobie daje radę fizycznie. Mam nadzieję, że wiesz co, tak przerwę ci, że największy odpoczynek to dostanie w okolicach 20 września. Jak to? Że dostanie z połowy odpoczynku, że w pierwszej połowie zmieciemy rywali. Czy mówisz przed 24, że dostanie odpoczynek i że tam zagra cały mecz, chociaż i tak będziemy prowadzić. No bo też z drugiej strony, wiesz, w Olsztyna z samym kitem też chciałbym zobaczyć, nie?
wiadomo, tak, tak. Ta drużyna wszyscy, wiadomo, musi sobie radzić. Że wielu kibiców czeka na Przemka Kitę z Marcinem Robakiem. A ja bym chciał zobaczyć też Przemka Kitę z Wolsztynem, nie? Że mamy, kurde, mamy trzech, naprawdę. Ja wiem, że może na wielu kibiców to nie wygląda. Ale moim zdaniem to jest to, że Marcin się musi, może inaczej, Wolsztyn się musi zgrać z Marcinem. Bo uważam, że to jest ten kierunek. Tak, tak. Zdecydowanie ten kierunek. I Wolsztyn musi też zrozumieć, że to on musi się zgrać. Na ten moment z Marcinem musi się zgrać. Szanujemy pewność siebie. Tak, polecamy pokorę. Ja bardzo lubię Wolsztyna, uważam go za bardzo dobrego piłkarza, ale trzeba po prostu. Wartość, znaczy drużyna jest najważniejsza, nie? I oni jak się zrozumieją, moim zdaniem to będzie morderczy duet, jeszcze Przemek Kita, który jeszcze, bo nie mówię, że to był, bo Przemek sobie zasłużył na to, żeby grać, tak? Tymi meczami. Wypadł niestety z tej maszynki i też będzie trzeba wchodzić. Bez przesady, to będzie dobry dodatek do tej maszyny. Wiesz, 3 tygodnie przerwy to jest trochę. To nie jest mózg drużyny, Przemek Kita. Nie, on się dostosowuje właśnie. Więc to jest tak, jakbyś wymienił oponę na przykład. Przemkiem to jest jeszcze lepiej. Bo on gdziekolwiek, wiesz, on jest jak każda część w samochodzie. Nieważne, on może robić za rozrusznik, on może robić, wiesz, za każdą część, bo on idealnie wejdzie. On idealnie wchodzi, idealnie się wkomponowuje, on to udowodni. I wiesz... Nie, no ja myślę, że to, kurde, teraz to już, ile spokoju ja nabrałem. Ile ja spokoju nabrałem. Potwierdźmy to w następnym meczu. Oczywiście. I też będę spokojny, bo te wyjazdy też są zupełnie inne niż mecze u siebie. Ale zobacz, że oni u siebie... Naprawdę ciekają. Nie wiem, czy się powiem trochę tej publiki, czy po prostu to ich niesie, ale u siebie to a jest... A niech ciekają. U siebie jest tak, a na wyjeździe jest czasem... A niech ciekają, bo tak. a my ich powinniśmy, wiesz, załatwić głową. Słuchaj, chcę wrócić do dwóch rzeczy. Mikołaj Gibas trafił w gwieździe do Unii Janikowo. Życzę mu fajnych powodzenia. Fajny chłopak, tylko że po prostu wydaje mi się, że status młodzieżowca chyba został tam zakończony i trudno tak. było przypuszczać, że kogoś w środku tak, w pola już nie wygryzie. Natomiast bardzo chciał grać w Widzewie. Ja pamiętam taką sytuację, że jego menedżer nie dogadał się z władzami klubu prawdopodobnie i było coś takiego, że miał wracać do siebie, do Bielska-Białej. Ale naprawdę uwierzcie, że chciał zostać w tym Widzewie. Pokazał to swoim jakby zachowaniem. Powiedział, że nigdzie się stąd nie rusza. Ale i wydaje mi się, że menedżer nie zarobił tam ani grosza prowizji. A mimo to... Ale my wreszcie wypożyczamy ludzi. Nie pozbywa właśnie... To mnie, wiesz, gryzło mnie, że niektórych my się pozbyliśmy tak. Rozwiązaliśmy z nimi kontrakt zamiast ich wypożyczyć. Dobrze, że Marcel Tak. Ja oczywiście cały czas trzymałem, znaczy chciałem, żeby Marcel Stefaniak grał, ale jeśli trener uważa, że nie będzie u niego grał, to lepiej, żeby to niech on idzie na wypożyczenie. Ja i cieszę się, bo jeszcze poszedł tam, gdzie Kazik, a wiem, że od Kazika się wiele można nauczyć, szczególnie Marcel, jeżeli chodzi o grę destrukcji, bo Marcel miał... Fan Kazika numer jeden tu siedzi, także... Oczywiście. I bardzo się cieszę, że z Kazikiem Kazik go wiele nauczy. Ja, kibice Legii mają swojego Kazika, ty masz swojego... Ja myślę, że Kazik dużo Marcel zyska w Bałtyku. Wygrali już pierwszy mecz. Gdzieś wszyscy śmiali, że 5 meczów z rzędu, a weszli tam i wygrali pierwszy mecz. I bardzo, bardzo się z tego cieszę. No i co ma? Co z Filipem? Nie, no temat już został... Ja wiem, ale powinien grać w pierwszej drużynie, jeżeli ma płacone, co? Trener mówi, że nie. Znaczy ja nie wiem, wiesz, nie chcę tu wchodzić, tak? Kto, gdzie, co i jak. Ale ten rozwiał wątpliwości. Ja wiem, że rozwiał, ale... Pisałeś na Twitterze też różnica zdań o stoperze. To ma Fibel. Ojejku, ale by wszedł jak masełko. Ja wiem, że jest Rudol, jest Zieleniecki, jest Tężyna, ale... Ja wiem, że... A to jest gość z innej półki. Ja wiem, że on ma problemy z prawem. On zanim przyszedł do Widzewa, to miał problemy z prawem. On tam chyba nawet w... No on nie jest, piłkarze, słuchaj, no piłkarze przecież, kurde, no... Ale piłkarz to jest taki, to jest kozak, nie? To jest po prostu mądrość trenera wykorzystać takiego piłkarza, bo nie, ściągając sobie samych po prostu ludzi, którzy będą tak chodzić codziennie i wiesz, i dzień dobry powiedzą, i się skłonią,
to my już mieliśmy taki w poprzednim sezonie nie, i nie miał kto do karnego przyjść. Już nie raz. Miejmy wariatów też i to już nie raz, nie po prostu nie jeden piłkarz miał, ja pamiętam jednego takiego, który to może nie będę go przypominał, bo to nie z tej strony miasta, ale po prostu fenomenalny piłkarz, który po prostu non stop rąbał, nie? I tak grał fenomenalnie. Ale... Igor Wahan. Igor. Wydaje mi się, że już zmieniliśmy sporo w tym zespole. Ludzi przyszło bardzo dużo. Ja nie dużo, mówię, żeby, dużo to, odeszło, nie mówię, żeby Fibel przychodził tutaj za ryzyko, nie wiem, finansów. Tylko żeby go potestować, bo jest wolnym. Zadzwońmy do niego. Kurczę, jeżeli gość mówi publicznie, chce wrócić do Widzewa, śledzę was, a przecież grał u nas super. Później trafił do Rosji i on grał tam jeszcze lepiej niż w Widzewie. Patrzę, gdzie światło, bo zaczynamy znikać. No dobra, to już chyba pomału będziemy kończyć. To był głupi żart. Że co? Rozmawialiśmy o Fibelu. Nie masz. Lepiej czasem ugryźć się w język. A ktoś inteligentny może złapie. Dlaczego się zaśmiałem? A w tych czasach nie można już tak żartować. Ja się cieszę, że mogłem chłopaków... bronić, tak jak lubię najbardziej. Ale nie możesz w ciemno, bo widzisz, zagłaskaliśmy to już reprezentację Polski przed mundialem. Widzę, się nie da zagłaskać, bo tam z drugiej strony są ludzie, którzy nie pozwolą na to, żeby zagłaskać. Na szczęście! Więc czasem przeginają pałę oczywiście. To nie da się ukryć. W przyrodzie musi być bilans wyrównany. Ale przede wszystkim trybuny. To ja czekałem właśnie i teraz mogę Bartek Poczobut może wiedzieć, co to znaczy znaczą trybuny na Widzewie, bo wcześniej to absolutnie nie wiedział. Dopiero po tym meczu można było, każdy kto wcześniej nie poznał, co to znaczą trybuny na Widzewie, to w tym meczu znaczyły. W tym meczu znaczyły wszystko. To co powiedział Stolar, że jeszcze brakuje tylko tego UFO, żeby wylądowało. Na środku znaczy, stadionu. Wydaje mi się, że to był i tak poziom ekscytacji na trybunach dwie półki niżej niż z Bohatowem. Ale to było wiadomo, że tam po prostu byliśmy jak na wojnie. Tam byliśmy. Znaczy, mieliśmy dwóch rywali. Wiesz co, może ja już tak bardzo się stęskniłem, że teraz może wybrzmiałem, ale uważam, że te trybuny, no, jestem bardzo dumny, bo wreszcie po prostu były trybuny. Wiesz, co mi się bardzo podoba, że taniec zeleny nie jest zagłuszany przez jakieś różne dziwne okrzyki czy komunikaty. A były momentami takie. Nawet widzę w pewnym momencie zagłuszał taniec zeleny. A jako klub, jako kibice, tak. Były mecze takie, w których, nie wiem, piłkarze wychodzą na boisko, a my krzyczymy RTS, RTS, no niby tradycyjnie, ale wreszcie to zostało po prostu tak unormowane, usystematyzowane przed meczem, że to jest odpowiednio wcześniej puszczane, że jak jest taki moment zwolnienia w tańcu Eleny, a później jest to przyspieszenie na koniec, to ja mam ciarki. Dla mnie to jest hymn. Ja też. To jest coś, co musi być nietykalne. Już jest ta ostatnia faza, to po prostu ja już chcę... Fajnie, że ta przesiczka była trochę krótsza, bo ona trochę wybija z rytmu. A mi się ta przesiczka podoba. Ja wiem, że to są bardzo, bardzo różne są opinie na temat przesiczki, a mi się bardzo podoba ta przesiczka. No i teraz, słuchaj, no to, co bym bardzo chciał, żeby przede wszystkim chłopaki wyszli na ten mecz bez jakiegokolwiek lekceważenia. Mam nadzieję, że już takie lekceważenie to już nie wchodzi w grę w Widzewie, bo każdy się nauczył tego, że w Widzewie absolutnie lekceważenie nie ma prawa bytu, bo nas każdą próbę lekceważenia po prostu wykorzystają ze zdwojoną siłą. Mam nadzieję, że po prostu wyjdą i ich tam zagryzą ich, no. Że tam będzie taki agresor, że ci będą płakać i wybijać z pola karnego tylko co najwyżej. Jedyne, co będą mogli zrobić. My jako widzę powinniśmy zacząć wygrywać mecze, czyli nie, że wygrać przed meczem, tylko zacząć już zwycięstwo nasze przed pierwszym gwizdkiem. Już w tunelu powinni czuć, że grają. Z Widzewem i co można powiedzieć? Ale i w tunelu muszą czuć i w pierwszej minucie, w drugiej i w trzeciej. I oni w piątej już muszą się bać. Już muszą się bać do granic możliwości, że już tam, a później już przestać się bać, bo już tak jest w łeb i tak w łeb, więc... Wyluzować później. No co tu dużo mówić, Maciek? No taki Widzew chcą trybuny i takich odcinków po takich meczach chcemy na pewno więcej. No ja chciałem nagrywać w ogóle w niedzielę. Już normalnie po prostu kipiało we mnie, po prostu byłem dumny, tak zachwycony po prostu z tego zespołu, z drużyny, bo możemy mówić o poszczególnych zawodnikach, ale ten zespół, ja byłem zachwycony tym,
tym po prostu, jaka to była ogromna jedność. I mówię, ja to uważam, że to od środy, znaczy to się zaczęło wcześniej, bo i tam na pewno mi nie wiem, jak to tam się odbywało, rozmowa i tak dalej, nie? A jestem przekonany, że tak było. Ja zobaczyłem tą jedność w środę i konsekwencją tej jedności był mecz sobotni i chcę widzieć taki widzę. Bo tak jak powiedział Krecik, my nie musimy wygrać, ale my musimy widzieć, że tam zostało zostawione serce. Tak. Mój tata powiedział coś takiego, wychodząc ze stadionu, to jest mój widzew. To jest widzew, po prostu to jest widzew. No. Ale każdy to powiedział. No, cieszmy się, że że ta szatnia, zamieniłem się sobą z trenerem Jabłońskim, którego zresztą serdecznie pozdrawiam. Się zapytałem tylko, no, ja nie lubię też wyciągać rzeczy takich. Zapytałem się, jak tam trener, że ciśnienie zeszło? Oj, zeszło. To jest najważniejsze i myślę, że ja wiem, że kibice różnie tam patrzą na to ciśnienie. Ale niech motywacja nie schodzi. Oczywiście. Niech ciśnienie zejdzie, teraz większy luz i większa motywacja. Większy luz w decyzjach, ale poziom motywacji zapierdzielania to powinien pozostać ten sam. Ten sam. Tak można spętować. Ten sam, a ja... Taki widzę, chcę podcast. Ja wiem. Głos rozsądku. Tak, oczywiście. Jest ambicja, walka, ale też chciałbym, żeby było dużo spokoju. Żeby było dużo spokoju i tam, gdzie wcześniej mówiłem, że kogo trzeba zbeszczać, a kiedy trzeba kogoś poklepać, to trzeba poklepać. Ja bym chciał spokoju po 4-0. Tak można zakończyć ten odcinek, panie Maciu. A ja bym, tak, jeszcze jedną rzecz mam do powiedzenia. A ja bym, słuchajcie, nie chciał znowu wyciągać i bronić po prostu czegoś, co ciężko mi się będzie broniło, wiecie? Bo to było naprawdę. Chciałbym, żeby po prostu, żebyśmy byli zadowoleni. Słuchajcie, miałem po tym odcinku powiedzieć, kto wygrał szalik, ale są pewne ścisłości, bo ktoś mi napisał, że zgarnął szalik, a ja patrzę w komentarzach i mi się wydaje, że to nie on zgarnął szalik. Ale to nagram jeszcze osobny taki krótki odcinek, w którym powiem, kto zgarnął szalik po tym meczu. W opisie. Kto, nie, filmik krótki nagram. I kto zgarnął książkę, bo miałem to powiedzieć. Książkę Umowa stoi, jeżeli chodzi o Witka. Jutro to nagram. Jutro nagram ten krótki odcinek. A dzisiaj się żegnamy i ja mam nadzieję, słuchajcie, że no jedziemy do Legionowa i tam po prostu, znaczy jedziemy, ja nie pojadę, miałem jechać w ogóle, gdzieś tam się ukryć, ale po akcjach w Częstochowie mówię, no tam jeszcze jak nas do, no nieważne, to nie jadę w każdym razie, bo po pierwsze nie będę mógł, a po drugie też nie szanuję się, sobie mam córkę i tak dalej i regulamin wyjazdowy. Mam nadzieję, że ich tam, że chłopaki ich tam zagryzą, chłopaki. Ja wierzę w was, zawsze wierzyłem, a teraz daliście możliwość wiary innym ludziom, którzy tak bardzo wątpili, że to nie ma sensu i tak dalej. A ja wiem, że to ma sens od samego początku miało i ja wierzę w ten zespół. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Moim gościem był Bartek Stein. Do widzenia. Do zwycięstwa muszę się przychylać, że w ogóle było widać. Zobacz, jak się pogoda zmieniła. Wieczorowa pora. Na razie.